Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabelu to jest kolejny odcinek jakże cudownej gry, yy, gdzie prowadzimy własny sklep czy supermarket simulator, proszę Państwa. No muszę powiedzieć, naprawdę muszę powiedzieć, że już naprawdę dawno nie pamiętam yy, może, może i było, ale. Jakoś nie kojarzę, żeby którakolwiek z y, ostatnich gier w ostatnich miesiącach wciągnęła mnie tak bardzo, y, żebym spędził czas do czwartej nad ranem. Y, Także, no, niewiele co spałem, ale ja zwykle niewiele co śpię. Y, no i proszę bardzo. Słuchajcie, y, spłaciliśmy wszystkie pożyczki, to wiecie. Rachunki to musimy sobie tu uregulować. To, 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 to uregulujmy, żeby to już mieć z głowy, i bazujmy na tym, co mamy. Jeszcze tak się upewnię, jedynie. Ach, dobra, nic nie ma. <grym> Jak to miło zobaczyć, że nie trzeba spłacać raty. Natomiast będziemy musieli zrobić zamówienia. Myślę, że będziemy na początku zamawiać rzeczy, których brakuje. No właśnie, nie, tych obrazków tutaj, te, takie obrazki albo chociaż nazwy by się przydały, albo ceny po prostu tutaj pozostawione, które by mogły się podmienić, gdyby jakiś nowy towar tutaj wszedł. Chodzi po prostu o to, żeby, pamię żeby, żeby naprowadzić tak, na to, yy, co tu stało i czego nie ma. Yy, bo jedni pamiętają, ale wiadomo, no, ja zawsze powtarzam, że ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku, no więc będzie dosyć duży problem. Zwiększyłbym również ilość rzeczy możliwych do zamówienia, ponieważ. No, 10 sztuk, to tak trochę słabo. Dobra, my tutaj tak sobie zrobimy, a wrócę i będę, i będę dalej rzeźbił. A tymczasem czas, tym wyłożymy to, co przyszło. Po jednym kartonie, ze wszystkiego na razie za, zamówię. 139 dolarów mi zostało Więc zbyt wiele to nie będzie To są produkty, które Schodzą, więc Więc je W większej partii po prostu kupuję Natomiast Te inne, no, będziemy starali się Tak zrobić, żeby po prostu mieć Wszystko to, na co mamy wykupioną licencję No i właśnie, a propos licencji No to tutaj też musimy zadziałać W tym aspekcie, ale my w tej chwili Mamy tę właśnie komfortową sytuację, że mamy wszystko spłacone, jeśli chodzi o pożyczki. I nie będę starał się ich brać, jeśli nie będzie takiej potrzeby w ten sposób, nie. Zobaczmy, czy ten karton na pewno jest pusty. Na pewno. Mamy cukier puder. To jest to, czego w ogóle tutaj nie było, zabrakło. Będziemy musieli również przejrzeć ceny. Tutaj mamy wodę, więc od razu ją machniemy. Dobrze. I. I dalej mamy serek w porządku. Czy to wszystko weszło? O dobra. No tak, no dwie e, półki, tak naprawdę, w jednym rzędzie. No więc weszło. E, tutaj brakuje nam jeszcze herbaty, w ogóle jej nie ma, więc e, to trzeba będzie oczywiście zamówić e, również. Tam widziałem, że e, też na regale ze słodyczami nie ma ciasteczek, więc skupmy się może teraz e, na tym, e, czego nie ma. Czyli tutaj nie ma soli, e, to na pewno. Mąka nam się kończy, ale jeszcze jest herbata. E, więc. E, Yy, więc herbatę dorzucam. Zobaczmy, jak tam oliwa z oliwek. Trzy sztuki, i w zapasie nie ma nic. Tutaj mamy jeszcze te płatki, więc yy, tego nie będzie. Yy, cukierków brakuje. Ok, cukierków brakuje i czegoś, ale to yy, za chwilę dojdziemy. A, masło orzechowe? No, jeszcze jest w, w dużych ilościach. To może ja wrzucę tak, może wrzucę te oliwę. Yy, co by było? Zobaczmy jaja. Jaja jeszcze są z Aha, i sok pomarańczowy, dobra yy, Z tym, że możemy Możemy dorzucić jajka Czemu, czemu nie? Mleczko, kuźwa, byłem tam Dobra, je mleczko jest A kola yy, sok jabłkowy, dobrze yy, To jeszcze tak yy, Sól O kuźwa, ja tego nie zamówię Dobra, inaczej yy, Cofnijmy to Zamówmy to, czego faktycznie nie ma To będzie herbata to będzie sól, a sól jest tania. To, to zobaczcie. Aczkolwiek te ceny też widzę, że się zmieniają tutaj, jeśli, jeśli mowa o cenie kupna. Te cukierki zobaczmy, bo tego nie ma w ogóle. To, 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 to były te. I sprawdźmy. A te są tutaj. Dobrze. Ile mi tam wyszło? 75. W porządku. 75. Czy tu coś stało na dolnych półkach, jasny gwint. Nie wiem, czy mi starczy na soki, sok jabłkowy za 16 i pomarańczowy za 15, to w porządku. To, to możemy w ten sposób zadziałać. O. I super. Ktoś z Państwa napisał e, w komentarzach, że jeżeli cena. E, to, to zaraz tam przejdziemy do ceny, tylko niech ja to wystawię, e, jeżeli cena. Jest powiedzmy taka, swoją drogą możemy to podnieść to, żeby dawać wyższą niż ta cena na markecie. Nie? No, ale tam ci narzekają. Tu jest y, koszt zakupu. Nie? A, tu jeszcze soczek jest, dobra. To, to soczek to musi zostać. Y, gdzieś go tutaj ulokuję. Niech sobie stoi. Że ceny będziemy za chwilę prze prze przeglądać, będziemy patrzeć. Y, tutaj też jeden soczek zostanie w kartonie. To trzeba będzie później dołożyć. Natomiast tu mamy te ciucierki. Ciucierki idą tu na półeczkę. Też dostaję informacje od Państwa. No pamiętajmy, to, to jest film, który ukaże się w poniedziałek, jest sobota, 24 lutego, kiedy ja to nagrywam, no ale proszę Państwa, no, no nie, nie mogę się oderwać po prostu. I takie same informacje od Państwa otrzymuję, że bardzo dużo osób zakupiło tę grę, wciągnęło się tak jak ja ym, i wszyscy tutaj ciśniemy w supermarketach naszych i, ym, i, i kręcimy te nasze biznesy, co jest naprawdę no, urocze i przekozackie i bardzo się cieszę, że... Że, że tak na dobrą sprawę to trafiła się gra dzięki y, tu, y, widzom, y, którzy, którzy polecali tę grę, y, gdzie tak naprawdę cała masa ludzi y, z, z moich widzów plus ja gramy w to. I, I faktycznie ktoś tam bardzo słusznie napisał, że przydałby się tutaj multiplier, wtedy byśmy wszyscy ciśneli y, w sklepie może byśmy u siebie nawzajem pracowali no można byłoby coś takiego zrobić, jakby to miało hulać jak mechanicznie to ogarnąć nie? no to ciekawio ja ustalam ceny zgodne tutaj z market price'em tak żeby tam mi nie marudzili że jest za drogo więc tutaj sobie o to musimy akurat zjechać z ceną bo olej za drogi jest Yy, dalej, makaron już ustaliliśmy jakiś czas temu, że to pasta to makaron <grywa> czy państwo mi <grywa> yy, uświadomiliście, także dobrze, dziękuję yy, tutaj zostaje wszystko tutaj możemy podnieść o, ten, o tego centa zawsze cent więcej, nie? masło orzechowe yy, 6,02, no dzika cena ale, ale trudno Mamy kasjera, więc się nie będziemy tym przejmować. Mm, tu zostaje. Tu podniesiemy ocenta. centa. taki dusik grosik, nie? No ale yy, jak widzimy, słuchajcie, no to tutaj wszystko kosztuje i to przepotężne pieniądze, więc my musimy zarabiać. Yy, 2,46 za wodę. Ok. Serek, zobaczmy. 4,32 też możemy podnieść, a niech, bo to wiecie, to jest zgodnie z polskim powiedzeniem. Grosz do grosza i, i wiadomo. A tu cent do centa. Więc warto jednak. O, tu możemy soczek podnieść na 3,17. To już jest ponad 2 dolary profitu. Tutaj jeszcze zobaczmy, jak wygląda sytuacja. 2,07. Tutaj będzie. O, tu możemy podnieść to znacznie 2,97. Sok jabłkowy. O, o proszę bardzo, 337, no, nie traćmy, nie traćmy pieniędzy. Tu dolar 60. No i gitara. Czy tu ciasteczka ja sprawdzałem? Tak. A jeszcze chemia. A no właśnie, o straj taśmy by wypadało zamówić, ale ale to później, bo na razie mnie na to nie stać. 27 dolarów mi zostało na koncie, e, w związku z tym no, musimy troszeczkę tutaj e, zarobić. E, cenę za mydełko musimy nieco obniżyć. E, I 3,25, tutaj 4,30 i tutaj 20,54. I możemy otwierać, proszę Państwa. Możemy otwierać. W międzyczasie mogę dołożyć tutaj kolki. Ze względu na, na fakt, że mam, jak widać w zapasie. Może ja te kole czekajcie, bo. Może ja to tutaj dam. I druga kolka. Jakaś turecka chyba, czy jakaś, nie wiem, nie wiem o co tam chodzi, ale. Ale dobrze, no niech klient ma wybór. No i przyszedł Miglans i już. I już wykupuje, co jest bardzo dobre dla nas, oczywiście, ponieważ potrzebujemy masy pieniędzy do tego, żeby rozwijać się dalej. Pusty regał, cały stoi. Nie wykładam tutaj innych towarów, bo to już wyjaśniałem, że, że ja się gubię w tym wszystkim i tak ciężko zapamiętać, co tutaj stoi, gdzie, gdzie mamy po prostu taką poustawiane w miarę, w miarę chyba ładnie, że tak powiem. No, ale i tak się gubię. Dobrze. My będziemy potrzebowali na pewno oliwę. Będziemy potrzebowali mąkę. Eee, coś kuźwa wam się wydaje, coś tu było. Ja muszę zerknąć. Może tu mnie jakoś naprowadzi. Eee, czego nie ma? A ryż basmati. A, no właśnie. No to mąka, oliwa z oliwek, dobrze. A z jogurtów nabrałeś ty? Zostaw dla innych, hopie. A, mleko to. No, ja wrzucę tutaj mleko ze względu na fakt, że to, to jest tylko 6 sztuk. Więc to schodzi. Co oni tam biorą? Sól, tak? A, tutaj mi te ciasteczka już wykupili. To ciasteczka, o to były te, to na pewno. Co tam jeszcze? No, widzę, że zaraz chemia będzie grana. Jeszcze... O Jezus, e, Te tabletki do, do, do zmywarki. Naprawdę? Całe mydło? Chyba nie ba... <śba> ma jakieś, nie wiem. E, tabletki do zmywarki. Jeszcze papier toaletowy dorzucę. Wybielacz. Boże, tyle by było wybielacza, słuchajcie. Przecież nie, 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 nie mieściło się na półkę, bo cała półka zabalona była. Ale jaja. Dobrze, ile tam wychodzi? To, o Jezus Maria, 452 dolary, ale to zobaczcie to przez te y, tabletki do zmywarki, bo 159 dolarów kosztuje taka paczka, nie? Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię zarobku, to no 7,29 profitu mamy na, na tym, więc jest y, ok. No, musimy zatowarować sklep. Y, wiecie co? Może ja na razie te tabletki y, wyrzucę. I tak niewiele mi to daje, bo czasami no widzimy jaka cena, 293, ale to łatwiej już to zapłacić, 301,36 właściwie, łatwiej już to zapłacić niż tam czekać, bo to yy, towaru nie ma. A Pani, przepraszam, to... Matko Boże, ile tu osób jest? Dobrze, zamawiamy, słuchajcie, bo to trzeba od razu wykładać. Jezu, leci... Ktoś z Państwa powiedział, że dobrze, że tutaj nie ma samochodów, bo by tam te cukry, pudry i inne były rozmazane po ulicy, ale jeżdżą przecież auta. No patrz, do, dopiero co wystawiałem. Ej, ty ciap, ty. Jak za komuny, proszę Państwa, rzucili seraj taśmę, to wszyscy się rzucili na to. <średziny> Naprawdę, połaść. A wtedy to szara była. No i, i znowu straj taśma do, do, do tego do, do zamówienia. Ale ty panie mój. Mleka już nie. Ma. Jezu, co tu się pro, promocję zrzucili w Lidlu? Czy co? Hmm, się rzucili jak reksio na szynkę no to, to my nie zarobimy. Dzisiaj to trzeba będzie towarować strasznie. Przecież to wszystko wykupują. Powinienem się z tego tytułu cieszyć, ale ja tu sam jestem. Ryżba smati, rzucamy od razu, eee, a to na miejscu oliwy stanęło teraz, to, to pamiętam. Co to jest? Mąka, też wykupili. Matko Boża, no nie da się, no, no ciężko. Eee, naprawdę przydałby się tutaj pracownik, może zaimplementują, kto wie, zobaczymy. Będziemy przecież eee, cały czas patrzeć i śledzić eee, rozwój tej gry. Eee, mam tylko nadzieję, że nie popsują. Natomiast to jak będzie się rozwijała, no to będziemy oczywiście patrzeć. Czego brakuje? No brakuje nam papieru toaletowego. No to na pewno, więc wrzućmy już to, wrzućmy już to. To już mamy 205 dolców. Co tam jeszcze wykupili? Wy Masło orzechowe w końcu. O, widzę, że ten makaron do spaghetti. Masło orzechowe możemy domówić, bo to właśnie też będzie za chwilę... O kurde, ale. Jezus Maria, jaka kolejka. No, wydaje mi się, że chyba trzeba będzie już pomyśleć o nowej kasie. Mm -hmm. Nie o nowej kasie, tylko o nowej kasie. Kasia zostaje stara. <laughs> to znaczy, młoda duchem. <laughs> Dobrze, że ona nie ma czasu oglądać tych odcinków. <laughs> O, to bym, o, to bym miał. Dobra. Yy... Wyłóżmy tutaj strajk No, powiem tak. To jest, słuchajcie, chyba pierwszy raz, kiedy ledwo co się wyrabiam ze wszystkim. No, właściwie to się nie wyrabiam, o, to, to, to nie ledwo co, tylko się po prostu nie wyrabiam. Yy, wszystko mi na bieżąco wykupują. Ciekawy jestem profitu. Opatrzcie, już ciastka zeszły. Widzicie? I tak non-stop coś. E, czyli tak, to zeszło i e, tutaj był... Aha, to torciki były. Dobra. Jak tam z... E, a, tu czucierki jeszcze. Ja ciężesz, kręcę. Ale mogiel, normalnie... Co tak żeście się rzuci? Ryż basmati, słuchajcie, ledwo co wystawiłem już nie ma. A. żeby człowiek wiedział, e, jakie są trendy. O, coś takiego jak trendy, nie? E, tutaj, co było? Kurde, co tu stało? Coś tu stało. E, dobrze, tamten siuwaks. E, a, wybielacz. Dobra. Wybielacz, rzucimy tego siuwaksa. Też rzucimy. Boziuś, ty mój. Dobra, zdążyłem jeszcze rzutem na taśmę przed e, e, jakby ograniczeniem możliwości zamówienia, bo to tam do 21 można zamawiać jedynie, e, więc jeszcze tutaj byśmy mieli to, e, tu ciucierki. Boże, to jest, ja, ja nie, nie wierzę w to, co widzę, proszę Państwa, to przecież to w poprzednim odcinku tak się nie działo. E, a to jest dzień następny, jakby m, dzień następny w Realu, bo to nagrywałem jeszcze ten poprzedni odcinek, to, 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 to była noc z piątku na sobotę, teraz jest sobota, dzień, godzina 11 rano. I, i w Realu oczywiście ja nie wierzę w to, co widzę. Jakbym widną grę zupełnie grał, albo jakby po prostu ten sklep funkcjonował poza mną, kiedy spałem. I, i nabrał renomy. <grym> Dobra, wybierać. Nie nadążam. No nie nadążam. A jestem odpowiedzialny wyłącznie teraz za, za, za towar. Cukier puder się skończył. No rzeczywiście, proszę Państwa. <grym> Trzeba będzie znowu wrócić do systemu do systemu uzupełniania wszystkich półek. Olej. Mój Boże. E, makaron? Jeszcze jest, ale on się w sumie kończy, więc też go dorzucę e, Cukier puder to już dorzucałem, co to tam jeszcze? Co tu stało? Aha, cukier puder, dobra e, Sól się kończy, to, 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 to samo, ajajaj aj. e, Sól, co tam jeszcze? Tutaj, proszę Państwa, woda się skończyła, ale wodę możemy dołożyć, oczywiście Ja cię kręcę, ile ludzi Niesamowite Woda cała wyszła, już, już nie mamy zapasu. Aż jestem ciekawy, ale ja tego nie zamówię. No, takiego tłoku to ja tu jeszcze nie miałem. Bez kitu. Jeden kasjer to zdecydowanie za mało. Ale zawsze. Aha, bo my nie zamówimy nawet kasy. Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że zawsze możemy kasę yy, dodatkową zamówić. nie? No cóż. Yy... Hmm. Niech, niech kupują. No już teraz to nie mamy wyjścia. Niech bazują na tym, co jest. Wiecie co? Ja w takim razie ten koszyk opróżnię. Opróżnię ten koszyk, bo trzeba będzie w takim wypadku na drugi dzień, jak już zraportujemy ten, no to trzeba będzie oczywiście kompleksowo. Zatowarować znowu sklep. Jestem bardzo ciekawy profitu, więc jeszcze nie kończę nagrania, mimo że to już przeszło 20 minut. Ale niech ten nasz tutaj pracownik obsłuży wszystkich, i będziemy mogli, proszę Państwa, podejrzeć sobie raport, bo jestem bardzo ciekawy, jakie, jaki będzie dochód. Nie profit, tylko dochód. Taki obrót. O, obrót. W ten sposób. Bo dochód to, to, no to, tak, to dochód na czysto może być. Na przykładu. ale obrót, jaki mieliśmy, ile tam żeśmy zarobili? Bo zobaczcie, my już mamy 843 dolary na, na, na koncie, a przecież wydaliśmy kupę siana, jak pamiętamy, na towar. Nie? Więc czy to będzie ze 2000 dolarów? Ciekawe, to byłby rekord jeżeli tak by było. Nawet jeżeli będzie półtora, no albo jeżeli będzie 1200, to to i tak będzie rekord, bo to, to będą najwyższe, yy, to będzie najwyższy yy, obrót, jaki żeśmy zrobili yy, w dniu. No ale to jeszcze cztery osoby. No widać, że bardzo dużo yy, tutaj ta pani kupiła. Zobaczmy, 883, 92, 923, zobaczcie, nieźle. Ta pani też dużo kupiła. Możemy tam stanąć w sumie przy tym naszym pracowniku i, i patrzeć sobie tutaj, czemu tak daleko, nie wiem, taki nieśmiały jestem troszeczkę, no ale jak widzę takie dekolty, to się boję podejść. Nie wiem, czy mnie nie zaatakują. Także takie chocki loski. No, pan też troszeczkę nabrał tych rzeczy. No, my, myślę, że tysiąc przekroczymy tutaj już teraz, o. że będziemy mieli do dyspozycji tysiaka. No, oczywiście, musimy pamiętać o tym, że bardzo dużo pieniędzy pójdzie na, na towar, no bo bardzo dużo rzeczy wykupili. I to musimy mieć na uwadze. No, i już przekroczyliśmy. No, i pani tutaj dobija do końca. Też jestem ciekawy ilości klientów, bo no, takiego tłumu to ja nie widziałem. Także ogromny tłum ludzi. I proszę bardzo, kończymy dzień. Zobaczcie, jak wygląda stan y, towaru. <laughs> Mleko całe poszło. Dobra, ziomuś, dałeś radę jakoś. Podsumowanie. 39 dzień. 39 klientów raptem, ale zobaczcie. i 1752,14 e, centów e, obrotu. Także nieźle. Zobaczcie również, ile wydaliśmy na towar. To jest to, co ja powiedziałem, nie? No cóż, proszę Państwa, dzieje się chyba już teraz dobrze, to, to nie ma co marudzić, tylko trzeba to wykorzystywać. A tymczasem ja Państwu dziękuję za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.